Siemanko, zaczynamy nasz drugi dzień w Egipcie. Dzisiaj sprawdzimy halę, na której właśnie będziemy grali mecz, jak ona wygląda, jak się prezentuje. I jeżeli zastanawiacie się, kto w ciężkim boju w kamień, papier, nożyce wygrał to duże łóżko, to byłem to ja. Dobrze, przyjemnie? Podobnie jak w Płocku. Tak? Tylko trochę więcej słońca, co? Maciek drugi, jak oceniasz? Jak oceniasz te okoliczności przyrody? Troszkę cieplej? To trzeba się skontaktować z organizatorami, co? Albo założyć bluzę. Tak jest. Jesteśmy tutaj na hali. To jest właśnie widok trochę z tyłu. To gigantyczne. No ale dużo tu roboty, co? Praca w re, aż się dymi. Dobry. Ile potrenowałeś dzisiaj, Tomek? Ja? Trochę ponad godzinę. 50 minut? 50 minut, jesteś pewien? O której weszliśmy? Oj, 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 oj. Co to ma dać? Idź to. Daj Bartek, serw. Aj. Spokojnie, spokojnie. Dawaj, rzucaj! Czy ja mam coś do was rzucić? Z klubem robimy vloga takiego krótkiego w mikrze. Żeby było do tych, do mediów po prostu, żeby ludzie coś widzieli, co się dzieje, jak było od środka, tak. Maciek, co będziemy teraz robić? Analizę przeciwnika. Co, jak będziemy go analizować? Poprzez dokładne wideo. Wyjrzymy po raz dziesiąty wszystkich zawodników. Wyjrzymy wszystko, co grają. Ale mała powtórka przed nim. Żeby być na pewno przygotowanym. Tak jest, to się ceni. Maciek? Nie, jestem bohaterem. Nie jesteś, jesteś bohaterem. Dlaczego? Powiedz mi jedną rzecz. Jaki był dla ciebie dzisiaj highlight naszego posiłku? Posiłku? Tak. Co było najlepsze? Najlepsze oczywiście była grzanka. A czemu grzanka? Grzanka jest bardzo smaczna, jest chrupka przede wszystkim. Bardzo się cieszę, że coś ci smakowało. My już teraz idziemy spać, bo jest już późno, a jutro na mecz trzeba się wyspać, bo musimy dać wtedy czadu po prostu. I mam nadzieję, że będziecie z nami i będziecie oglądali mecz w telewizji, bo mimo, że nie będzie was na hali, to liczymy, że przed telewizorami i przed komputerami będziecie nas bardzo, bardzo aktywnie wspierać. I trzymajcie się, do zobaczenia. A i PS, dajcie jakieś propozycje na nazwę tego vloga, bo jak nasz marketing zaproponował Egipt 2021 vlog, nie wygląda za fajnie. Ja dam pierwszą propozycję, rudy w Egipcie, a wy dajcie jakieś wasze. Yeah.
Nawet gdyby Łomża była światową stolicą kina, to i tak bylibyśmy znani z tego, co robimy najlepiej. Łomża. Znani z piwa.